Witam serdecznie. Zostało dzisiaj jeszcze kilka godzin do czasu na to, żeby przystąpić do turnieju, więc postanowiłam zrobić takie małe wideo, żeby dać kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę przy dobieraniu drużyny obrony. Więc turnieje zdarzają się co tydzień praktycznie. W niedzielę jest dobieranie, znaczy ustawianie drużyny obrony, a od poniedziałku do piątku są walki. Tak jak wiecie, turnieje są 3, 4 i 5 gwiazdkowe, to znaczy, że to jest limit jakby siły bohaterów, którzy mogą brać udział. To znaczy, w turnieju trzygwiazdkowym można wystawiać jedno, dwój, trzygwiazdkowych bohaterów, w czterogwiazdkowym jedno, dwój, trzy, czterogwiazdkowych i w turnieju pięciogwiazdkowym jedno, dwój, trzy, cztero i pięciogwiazdkowych. Co to znaczy? To znaczy, że praktycznie każdy, kto zaczyna grać nawet w tą grę i ma bardzo niewielką kolekcję i mały wybór kart, to wciąż może przystąpić do turnieju, nawet jeżeli jest to turniej pięciogwiazdkowy. I warto przystępować do tych pięciogwiazdkowych, nawet jeżeli ustawia się tą drużynę obrony trzygwiazdkową, dlatego że nagrody w turnieju, w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju wydarzeń czy operacji specjalnych, nie są dobre tylko w tej pierwszej setce, ale są te nagrody uzależnione od jakby procentowo, od tego, ile osób zmieściło się w 1%, 5% górnych, 10, 25, 50 i tak dalej. Także i te nagrody są, jakby ta pula nagród, tych lepszych nagród jest dużo większa dzięki temu, dlatego że 1% jest na pewno większy niż ta pierwsza setka w wydarzeniach specjalnych. Także każdy ma szansę, jeżeli bierze udział w tym turnieju, ma szansę podskoczyć trochę wyżej i dostać jakieś fajne nagrody, a szczególnie dobrymi nagrodami są oczywiście emblematy. Może zobaczymy, co oni oferują. No więc jak widać, w górnych 1% można dostać nawet pięciogwiazdkowy materiał promocyjny. W tych górnych 5 najczęściej pada coś czterogwiazdkowego. Są również, oczywiście jest szansa dostać księgi umiejętności specjalnych, czy kupony złote na broń, czy na bohaterów. Także nawet będąc w tych dolnych 25% wciąż jest szansa na to, żeby dostać jakieś emblematy. Także nie wiem, jak mogę tutaj naciskać wystarczająco mocno, żeby każdy z Was po prostu się odhaczał w tym turnieju. W ostatnim turnieju na moim małym koncie chyba odpadłam, to był pięciogwiazdkowy turniej, chyba poszedł mi najgorzej, odpadłam w drugim dniu i wciąż chyba zrobiłam górne 50%. Więc naprawdę nie warto nie brać udziału, bo jak się nie bierze udziału, to wiadomo, że się nic nie dostanie, a jeżeli się weźmie udział, to jest zawsze szansa. Ok, wracając teraz do ustawiania drużyny obrony. Turnieje są jakby trzy rodzaje, są trzy rodzaje turniei, albo mają te turnieje trzy rodzaje modyfikatorów. To jest naładowany atak, wzmocnienie boostera i krwawa bitwa. Ja może pokażę przykładowe ustawienia obrony przy każdym z nich, więc teraz mamy krwawą bitwę. I w tej krwawej bitwie zasada jest, skupiłem się tylko na tym jednym modyfikatorze. Leczenie, wskrzeszenie, pancerz i podobne wzmocnienia są nieskuteczne. To znaczy, ustawianie jakiegokolwiek bohatera, który leczy, albo daje pancerz, albo zabiera pancerz, po prostu nie mają sensu, dlatego że ten bohater nie będzie robił nic dla tej drużyny, nie będzie pomagał. I nazywa się to krwawa bitwa, dlatego że po prostu wszystko zależy od tego, jak szybko bohaterowie są w stanie się naładować i ci bohaterowie obrony i uderzyć swoimi właściwościami specjalnymi w przeciwnika, czyli tą drużynę atakującą. W związku z czym warto również pamiętać, aby wkładać w tej krwawej bitwie jak najszybszych bohaterów.
takich żywych, którzy ładują się w miarę szybko, czyli mogą te swoje umiejętności specjalne wykorzystać szybciej. Bohaterowie wolni raczej się nie nadają, szczególnie w tych trzygwiazdkowych turniejach, chyba że rzeczywiście ktoś dostanie bardzo złą planszę. Co warto zauważyć, co chciałam tylko zwrócić uwagę, to nie będzie miało znaczenia przy turnieju trzygwiazdkowym, ale na pewno może się sprawdzić przy czterogwiazdkowym, bo tam jest jeden bohater, który może pomóc, i zdecydowanie przy pięciogwiazdkowym. A mianowicie, pomimo tego, że leczenie, wskrzeszenie, pancerz i podobne wzmocnienia są nieskuteczne, to wciąż działają miniony, czyli pomocnicy. Ja może przejdę do mojej kolekcji i Wam pokażę tutaj przykładowo. Czyli na przykład Terminus nie będzie działał w krwawej bitwie, nie będzie to wskrzeszenie działało, ale jeżeli wskrzeszenie jakby zostanie zastopowane, on może uderzyć, ale to nie będzie zawsze uderzał. Czasami to, co miało być wskrzeszeniem, to jakby wychodzi na brak działania. Także Terminus będzie nie bardzo aktywny. Pika nie będzie działać praktycznie w ogóle. Coyote będzie dawać podniesioną obronę tylko i usuwać osłabienia. A to naprawdę nie jest warte, bardziej warto zrobić atakującego bohatera. Okej, których można ustawiać, to są bohaterowie z minionami, czyli tak, już wcześniej wspomniałam, może to jest zaraz. Ja szukam mojego Hertzfeld, tak, gdzież on jest? Tutaj. To jest czterogwiazdkowy bohater, który powołuje kota, miniona kota dla siebie i dla swoich pobliskich sojuszników. Mogą maksymalnie ci bohater, ci te miniony mogą, można maksymalnie zrobić trzy, ale miniony jakby ochraniają bohaterów. To znaczy trzeba najpierw zniszczyć miniony po to, żeby uderzyć, żeby zacząć niszczyć zdrowie bohatera. Podobnie w pięciogwiazdkowych jest kilku bohaterów, którzy produkują miniony ze względu na swoją rodzinę, czyli na przykład Krampus będzie produkował miniony, ponieważ to jest rodzina wesołych dzwonków, ponieważ on będzie produkował śnieżnego elfa. I w związku z tym wszyscy bohaterowie ci zimowi mają szansę na produkcję tego elfa. Chyba z tego co pamiętam, bohaterowie letni produkują miniony również. Oprócz tego tacy bohaterowie jak Perla, która robi tego miniona pułapkę. Talon, który robi miniona pułapkę i robi te uniki. Czy oczywiście Nima z tymi swoimi napakowanymi minionami, również bardzo korzystny bohater, który można zastosować w tej krwawej bitwie. Także to po prostu zależy, można je stosować zarówno w ataku, jak i w obronie. Także to wszystko zależy od tego, ile mamy gwiazdek dopuszczonych, więc warto o tych minionach pamiętać. Ok, wracamy do ustawiania. Czyli mamy tak, mamy trzygwiazdkowy turniej, który nie dopuszcza koloru żółtego. A szkoda, bo żółtym bohaterem, trzygwiazdkowym, który produkuje miniony, jest Tannenbaum, ponieważ on również należy do tej rodziny Leśne Dzwonki i to jest jakby cecha tej jego rodziny. Ale ponieważ nie można używać koloru żółtego, czyli żółty jest mocnym kolorem przeciwko fioletowym. W związku z tym można zrobić przewagę koloru fioletowego w swojej obronie, dlatego że nie będzie mógł, ten, kto nas atakuje, nie będzie mógł wykorzystać koloru mocnego przeciwko naszemu fioletowemu, czyli nie będzie mógł wykorzystać żółtego. W związku z tym zastanawiałam się, jaką sobie ustawić obronę. I oczywiście statystyki tutaj są dużo mocniejsze. Bardzo fajne są statystyki tych bohaterów neonowych, takich jak Michelle, ale Michelle ma jedną rzecz, ona zadaje obrażenia, ale później otrzymuje 27% obrażeń zadanych jako pancerz. No oczywiście to nie będzie, ta jej właściwość nie będzie działać. I kolejna właściwość, wszyscy wrogowie otrzymują minus 50% do pancerza na czas trzech tur. Oczywiście to też, ta jej właściwość też nie będzie działać.
z tego względu, że nikt nie będzie mógł otrzymywać tego pancerza w krwawej bitwie. Co jednak jest dobre w Michelle, to jest to, że jej statystyki są dosyć wysokie, czyli obrona i zdrowie są dosyć wysokie w porównaniu do innych bohaterów. I w związku z czym ma ona szansę jakby na trochę dłuższe przeżycie. Także ja wiem, że kilku z moich kolegów będzie stosowało Michelle w swojej obronie, pomimo tego, że ona że tej właściwości pancerza nie będzie można wykorzystać. Ja postanowiłam, że będę używać Fiony i również pomyślałam sobie, że będę używać Laszlo. Ja lubię lubię ustawiać sobie w obronie przy trzygwiazdkowych bohaterach, tych bohaterów, którzy atakują wszystkich przeciwników, dlatego że trzygwiazdkowie są na tyle słabi, że danie im jakby pomaga to trochę w wygraniu walki. Oczywiście dam im broń z podpaleniem, która zadaje dodatkowe uszkodzenia. I teraz tak, zastanawiam się, czy zostawić sobie dwie wiktorie, czy może dać sobie Bakiego, dlatego że Baki jest. To chyba nie jest najlepsza broń. Chwileczkę. Co my tutaj mamy? Też ma truciznę. Okej, to mu to zostawię. Okej, czyli mam wszystkie bronie z trucizną plus broń z krwawieniem, podpaleniem. Ja nie mam. Tak jak widać, moi bohaterowie nie są nawet podciągnięci wysoko umiejętnościami, dlatego że. No ja nie inwestuję w tych moich trzygwiazdkowych, no ale może sobie jakoś poradzą z tą bronią. Jeszcze inną opcją, że jak ktoś nie ma Fiony, to mogłaby być na przykład Sparrow, dlatego że ona ma, oprócz tego, że uderza, to jest, zadaje obrażenia, ale również daje truciznę, plus ta broń z tym podpaleniem mogłaby jej pomóc, chociaż snajperów jakoś tak. Nie bardzo jest zachęcające to używanie snajperów. Okej, nie mam koloru niebieskiego, ale to nie szkodzi. Zaryzykuję. Gdybym miała używać niebieskiego, to albo bym użyła Crash, który jest też snajperem, ale ładuje się dosyć szybko, albo bym zastosowała. Kto jeszcze jest z niebieskich? Ja mam Gem, ale nie wiem, czy bym użyła Gem. Może bym użyła Rowera. On też zadaje obrażenia wszystkim wrogom, tylko że jest, no, prędkość jest średnia. Także, no, takie są moje przemyślenia na temat ustawienia obrony. Jeżeli macie jakieś inne koncepcje, albo inaczej uważacie, to proszę wpiszcie w komentarzach, podzielcie się ze mną. Może dacie mi jakiś pomysł, albo jakąś ideę, którą ja będę mogła sobie przeanalizować. I może zmienię swoje podejście do tego, jak będę ustawiała swoją obronę. Życzę Wam powodzenia w turnieju, abyście przetrwali wszystkie dni i jak najwyżej się zakwalifikowali. I do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!